poniedziałek 1 lipca w obecności zaproszonych gości uroczyście i symbolicznie rozpoczęto nową inwestycję mieszkaniową na terenie spółdzielni mieszkaniowej w Bielawie. Po 30 latach po raz pierwszy w Polsce wybudowane zostaną nowe mieszkania lokatorskie na osiedlu pod nazwą Zielone Wzgórza. I czekamy na... Gotowi Państwo jesteście? Tak. 3, 4 i ry. Udało się, proszę Państwa, i to jest ten historyczny moment. Wielkie brawa. W końcu się udało. Rzeczywiście taka możliwość budowy mieszkań lokatorskich powstała w 2016 roku, ale nie było propozycji kredytowych banków. Banki nie były przygotowane do tego i tutaj bardzo jestem wdzięczny panu przewodniczącemu Krajowej Rady Spółdzielczej i zarządowi BGK-u, że stworzyli taki produkt finansowy, który jest dogodny i pozwala na realizację budowy mieszkań lokatorskich. Tutaj powstanie 120 mieszkań na początek, jeszcze jeden budynek 40-mieszkaniowy, czyli w sumie 160. Ponad 400 chętnych, także naprawdę musimy myśleć o następnych terenach, żeby można było to zrealizować dla wszystkich. Tutaj spółdzielnia zaciąga kredyt, natomiast około 15-16% w naszym przypadku będzie wpłacał lokator, czyli w zależności od wielkości mieszkania od 20 do 40 tysięcy wpłaca i już ma mieszkanie. Reszta spłaca w dogodnych ratach przez 30 lat w ramach opłat czynszowych. To powiedzmy jeszcze na temat banku, który się zdecydował finansować tą inwestycję? Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Można powiedzieć, że to się wpisuje w pewien sposób w Narodowy Program Budowy Mieszkań, ponieważ ten kredyt naprawdę jest bardzo promocyjny, mimo że to jest kredyt budowlany. Jest to niecałe 4100 zł za metr kwadratowy. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś gwałtownych zmian materiału, bo tylko to mogłoby zmienić cenę, bo cena z wykonawcą jest ryczałtowa. Nie wielkość decyduje o tym, co można realizować, tylko to, że ma się jakiś pomysł i chcieństwo realizowania danego programu. W tym wypadku, kiedy został ogłoszony Narodowy Program Mieszkaniowy, zaproponowałem pewien program nakierowany do spółdzielni mieszkaniowej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, aby przywrócić możliwość budowania mieszkań lokatorskich. Dlaczego taka formuła? No, trzeba odpowiedzieć na proste pytanie. Brakuje w Polsce 1 500 000 mieszkań, a system zabezpieczenia czy potrzeb mieszkaniowych oparty jest na dwóch filarach. Kredycie hipotecznym i własności. Otóż wiele osób, które dzisiaj nie mają zdolności kredytowej, to nie znaczy, że to są ludzie ubodzy. To są ludzie, którzy mają na przykład umowy śmieciowe albo umowy na czas nieokreślony. I te osoby nie są partnerami do banku, aby zaciągnąć kredyt na 30-letni okres spłaty. W związku z tym zaproponowaliśmy, że tego typu kredyty będą zaciągane przez spółdzielnie, a osoby, które zabezpieczą sobie dach nad głową w tych budynkach, nie będą musiały mieć zdolności kredytowej. Czyli to jest oferta dla osób średnio i mniej zarabiających, tak aby mogły spełnić swoje marzenie i przestać mieszkać z teściowymi. To jest fajne, proszę mi wierzyć, też mieszkałem, ale potem męczy. I ta oferta jest nakierowana do tych ludzi. To jest około 400 mieszkań, bo tyle osób się zgłosiło. W pierwszym etapie są to mieszkania na terenie gminy Bielawa i Pieszyce i to jest około 200 osób, a drugie tyle czeka, więc tak naprawdę wpisaliśmy się w ten program, trafiliśmy w dziesiątkę. I jest jeszcze drugi element tym wszystkim, że dzisiaj podstawową formą zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jest deweloper. Deweloper to jest spółka. Każda spółka nie jest żadną instytucją charytatywną, tylko jest podmiotem pracującym na tym, żeby zarobić. Natomiast cechą charakterystyczną spółdzielni jest fakt, że my pracujemy w sposób bezwynikowy. Władze miasta bardzo pozytywnie podchodzą do tematu i zapewniają wszelkie możliwe wsparcie dla spółdzielni w Bielawie. Można powiedzieć, inwestycja prorozwojowa dla miasta. Też historycznie trzeba przypomnieć, że dawno temu gmina Bielawa oddała spółdzielni mieszkaniowej te tereny z przeznaczeniem na zabudowę wielorodzinną. I dzisiaj celebrujemy, można powiedzieć, wbicie szpadla pod budowę osiedla Zielone Wzgórza, osiedla, na którym zamieszka blisko 100 rodzin. Dla miasta, dla Bielawy, która, no, trzeba powiedzieć, jest w zapaści demograficznej, bo tu wszyscy pamiętamy o tym, że wiele młodych ludzi wyjechało, czy to do dużych miast jak Wrocław, Warszawa czy Poznań. Sporo też jest Bielawian za granicą, a wiemy o tym, że do takich nowobudowanych mieszkań, nowobudowanych budynków najczęściej lokują się osoby z dziećmi, osoby takie, które są, nazwijmy to, prorozwojowe dla miasta. I to cieszy, że właśnie spółdzielnia podejmuje taką inicjatywę. Bardzo fajna też formuła dość
do własności, że najemcy mieszkań w pewnym momencie stają się właścicielami tych lokali, dlatego też jest to bardzo korzystne dla potencjalnych lokatorów i jestem przekonany, że zasiedlenie nastąpi w trybie natychmiastowym, co dla Bielawy pozwoli pozyskać kilkaset osób, czy to tu z wewnętrznego ruchu, czy też z zewnętrznego. Liczę też przede wszystkim na osoby, które spoza Bielawy będą chciały lokować się w naszym mieście, także bardzo fajna inwestycja. Budynki będą budowane w najnowszych technologiach dostępnych na rynku. W pierwszym etapie realizacji inwestycji jest 3 budynki mieszkalne wielorodzinne, 4-kondygnacyjne, po 40 mieszkań. Budynki bez podpiwniczeń z windami, czyli łącznie w pierwszym etapie 120 mieszkań, docelowo 160 mieszkań. Struktura mieszkań od 40 do około 70 metrów kwadratowych. Obiekt o wysokich parametrach cieplnych, o dobrych izolacjach, okna trzyszybowe, dobra izolacja zarówno i posadzek, jak i stropodachu. Zakończenie inwestycji planuje się na 2020 rok. Wszyscy zainteresowani tematem mieszkań lokatorskich w Bielawie szczegółowe informacje na ten temat uzyskać mogą w siedzibie spółdzielni na osiedlu Włókniarzy 1.